Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie. Na początek chciałem powiedzieć coś związanego z ostatnimi dyskusjami na blogu, a także z moimi pogadankami, które umieszczamy regularnie na YouTubie. To znaczy taką kwestię, żebyśmy rozważyli, czy podcast unieważnia książki. Pojawiła się informacja, którą podał pan prowadzący wydawnictwo Aletea, że zamierza skończyć z tłumaczeniami i wydawaniem tłumaczeń, dlatego że nie interesuje się nimi więcej niż 150 osób. Ja, proszę Państwa, mam za sobą wiele dobrych tłumaczeń, za które zapłaciłem własnymi pieniędzmi, a czasem pieniędzmi sponsora. To się zdarzyło raz. Proszę Państwa, i rozumiem, o co chodzi, ale wchodzimy na bardzo taki grząski grunt, który może być i przeważnie jest przez wiele osób niezrozumiały. To znaczy, że książka jako produkt przestaje mieć znaczenie, ponieważ się o niej nie dyskutuje. Natomiast na bazie książki, treści zawartej w książce, robi się podcasty, w których lansują się osoby nie mające z tą książką nic wspólnego, ale bardzo pragnące jakiejś tam popularności. No i robi się ambaras, proszę Państwa, i to nie lichy, bo wydawcy angażują się finansowo, a nawet jeżeli nie angażują się własnymi pieniędzmi, to angażują się pieniędzmi, które otrzymali od jakichś sponsorów, donatorów, ministerstw, fundacji, no ale angażują się w proces wydawniczy. Następnie wydają tą książkę i kupuje to parę osób i słuch i ślad po tej książce zanika, umiera, natomiast tworzą się dyskusje wokół postaci, które, jakby to powiedzieć, korzystają z koniunktury. Oczywiście wydawcy sobie z tym nie poradzą, natomiast ja sobie poradzę. To gwarantuję. Dlatego, proszę Państwa, że jakby to powiedzieć, wyjęcie mnie poza nawias rynku wydawniczego i rynku komunikacji na tej tak zwanej polskiej prawicy, bądź też bieda prawicy, daje mi niesłychane możliwości. To znaczy przede wszystkim takie, że nikt na bazie moich książek nie będzie robił sobie podcastów. Niech tylko spróbuje. Powtórzę, niech tylko spróbuje. Druga sprawa, poza tym nie spróbuję, dlatego że to jest promocja, tak? Oczywiście można jakieś treści z tego podejmować, ale to zostaje natychmiast wyłowione. Drugą kwestią, proszę Państwa, jest to, że nie można ciągnąć podcastu opartego na cudzej treści i liczyć na to, że zdobędzie się popularność, bo w pewnym momencie dochodzi się do takiego momentu, kiedy tę popularność trzeba kupić. To jest dramat, ja już o tym mówiłem, ludzie nie rozumieją, na czym ten dramat polega i nie rozumieją, w jakim świetle się stawiają. No to tak jakby, jak to napisał poeta Wieszcz Słowacki, gorzkie pocałowania kobiety kupiłem. No tylko idiota tak postępuje, tak? I tak robi większość ludzi zajmujących się podcastami. Wydawcy są wobec nich bezradni, dlatego że w ogóle nie czują tej zależności. Wydaje im się, że opublikowanie książki, nawet za nie swoje pieniądze, załatwia sprawę. Niczego nie załatwia, dlatego że nie zdobywacie, mili Państwo, publiczności. Bycie wydawcą to już od dawna za mało. Jeżeli ktoś jest oczywiście wydawcą dużym i ma poparcie polityczne i w jakiejś partii, ja już nie będę tu raz wymieniał nazw wydawnictw, które takie poparcie mają, no to może na coś liczyć, tak, że masa tych książek, które wydaje, publikuje, umieszcza w systemie dystrybucji, przyniesie mu jakiś zysk, a kosztów nie będzie, no bo pieniądze na wydawanie tych książek dostanie. Natomiast wydawcy mniejsi, no muszą się liczyć niestety ze zgonem, to znaczy, że nie przetrwają. Nie przetrwają, dlatego że każdy chętnie będzie korzystał z ich pracy za darmo i jeszcze uważał, że robi dobrą robotę, bo coś popularyzuje. To jest absurd. Niczego w ten sposób nie można popularyzować, bo nikogo te informacje nie będą obchodziły, ponieważ są oderwane od wszelkich możliwych kontekstów. Przede wszystkim zaś są oderwane od autora. Nie można sobie kupić informacji po to, żeby je wykorzystywać propagandowo, dlatego że próby takie kończą się natychmiastowym spłaszczeniem przekazu i ta treść porasta taką rzęsą, robi się bagienko, w tym bagienku taplają się jakieś stwory, nie będę wymieniał nazwisk, które oczekują atencji. Za co? No bo coś popularyzują.
niczego nie popularyzują, proszę Państwa. Żeby sprzedawać książki, trzeba niestety osłonić się własną piersią. Trzeba stanąć w ich obronie, trzeba samemu nagrać o nich pogadankę, jedną, drugą, trzecią. Trzeba wskazać, dlaczego autor powinien być czytany. Nie zrobi tego nikt. Nie zrobi tego nikt. Ja się przekonałem, proszę Państwa, kiedy wydałem książkę o wołach i kiedy wydałem biografię świętego Ludwika. Nikogo to nie obeszło. Ja to oczywiście sprzedałem własnymi środkami i sposobami, no bo nie po to zostałem autorem, nie po to zostałem wydawcą, żeby się kogoś prosić o uruchomienie sprzedaży. Z wołami było jeszcze gorzej, dlatego że ja poprosiłem profesora Cęckiewicza, żeby on powiedział jakieś słowo na temat tej książki, co by bardzo pomogło, bo on znał tylko obierczynię praw autorskich, czyli żonę Jana Baszanowskiego, panią Annę. Ja wyraziłem tę prośbę wprost na Twitterze parę lat temu. Mowy nie ma. No więc skoro nie ma mowy, no to niech się każdy bawi w swoją grę, ale wydawcom to nie wróży dobrze. Proszę Państwa, pojawiła się informacja, że Fronda się zamknęła. Ja nigdy nie przeczytałem ani kawałka z Frondy. Uważam, że bardzo dobrze zrobiłem. I to, że Fronda się zamknęła, jakoś mnie specjalnie nie smuci. Oczywiście rozumiem, że wielu ludzi jest zawiedzionych tym i że wydawnictwo o takiej tradycji się zamyka. Ale proszę Państwa, no to teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy były tam treści, które kogoś obchodziły? I czy ludzie, którzy w tej Frondzie pracowali, którzy te treści przygotowywali i którzy z tych treści żyli, mieli szczere intencje wobec czytelnika. Proszę Państwa, ponieważ dochodzimy do takiego momentu, że wydawca i autor zostają sam na sam z czytelnikiem. Wszelkie pośrednictwo zostaje unieważnione. Wchodzimy w taką fazę. Nikt nas nie zasłoni. W ogóle zapomnijmy o tym. No więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy autor i wydawca są uczciwi wobec czytelnika? I co chcą mu przekazać? Proszę Państwa, to, o czym napisał wczoraj pan Marek z wydawnictwa Aleteja, no to jest konsekwencja pewnego złudzenia. To znaczy, że sławy autorskie, pisarskie sławy, firmament akademicki, literacki czy jakiś gwarantuje sprzedaż. Nie gwarantuje, dlatego że osoby te zostały wypompowane, wyniesione na te stanowiska, na te pozycje gwiazd, i nikt nie rozumie, że jako samodzielni autorzy oni w ogóle nie działali. W ogóle nie działali. To jest zasmucające, ale taką konstatację, jeżeli chcemy dalej działać na rynku wydawniczym, musimy przyjąć do wiadomości. Więc opieranie się na tak zwanych autorach to jest brnięcie w bagno. Na autorach sławnych. To jest brnięcie w bagno, dlatego że ci, którzy tych autorów wykreowali, nie będą ich dalej firmować. Przeciwnie, chętnie od tego odstąpią, bo są bardzo dobrze. My swoje zarobiliśmy, a reszta hołoty niech tonie razem z tym balastem. I tak jest niestety z Legofem. A także z innymi autorami. Proszę Państwa, to nie znaczy, że nie należy pisać o średniowieczu. Należy, tylko trzeba szukać nowych formuł. Czy te formuły są łatwe do odnalezienia? No i ja swoją odnalazłem. I powtarzam, nie radzę nikomu bez mojej wiedzy podprowadzać tych sposobów. Natomiast jestem przekonany, że inni nie odnaleźli, natomiast szukają po omacku i idą na tak zwane łatwizny. Dlaczego? Bo dostali jakieś gwarancje. Powtórzmy, nie ma żadnych gwarancji. Nie ma żadnych gwarancji. To tak jak w filmach pokazujących bitwę pod Gettysburgiem, kiedy lecą pociski armatnie na pozycję armii konfederackiej, a generał Armistead chodzi wśród żołnierzy i mówi: chłopcy, nie ruszajcie się z miejsc, nie ma bezpiecznych kryjówek, nie ma bezpiecznych miejsc. I dokładnie tak samo jest na rynku wydawniczym. Nie ma bezpiecznych miejsc. Nie dostaniecie żadnych gwarancji na sprzedaż swojego tytułu. Musicie sami się zabrać za sprzedaż tego tytułu i musicie znaleźć czytelnika. Nikt wam tego nie ułatwi. Zamknięcie Frondy świadczy o tym, że można sobie zrazić czytelników i ich zniechęcić. To, że ktoś deklaruje przywiązanie do tytułu, to, że ktoś mówi, ach, bardzo mi się podoba to, co pan robi, kupię parę egzemplarzy, to jest złudzenie. To taki człowiek, jeżeli coś takiego opowiada, niczego nie kupi.
a jego deklaracje są co najmniej podejrzane. Jeżeli ktoś ma coś kupić, to to po prostu robi i nie robi z tego wydarzenia, a już na pewno nie afery. Po prostu kupuje produkt i znika, bo interesuje go produkt, a nie konteksty. My jesteśmy od tego, żeby te konteksty stworzyć, żeby one przyciągnęły uwagę czytelnika, ale nie jesteśmy od tego, żeby swoim zachowaniem tego czytelnika kokietować. Mamy promować produkt. Promować produkt, który sam przez się jest ważny i dla tego produktu czytelnik musi sięgnąć po portfel, żeby za niego zapłacić. To jest, proszę Państwa, no, dla wielu pewnie nie do zaakceptowania, dla jeszcze większej ilości osób nie do uwierzenia, bo z ludźmi jest tak, że wiedzą lepiej, dopóki się nie zapadną po szyję, to wiedzą lepiej, po prostu nie ma mowy, żeby im wytłumaczyć. Bardzo dobrze, ja nikomu niczego nie będę tłumaczył, zamierzam kontynuować swoją działalność w formatach, które uprawiałem do tej pory i niczego w tych formatach nie zmieniać, no chyba, że uznam to za stosowne i korzystne. A wszystkim tym, którzy liczą na, że czytelnicy, sponsorzy, promotorzy karmiący ich jakimiś pocieszeniami, dobrym słowem, złudzeniem, działają na ich rzecz, no życzę powodzenia, tak? I radzę zmienić spojrzenie na to wszystko, bo się to źle zakończy. Jeżeli chcemy sprzedawać książki, jak powiedziałem, musimy je zasłonić własną piersią i najlepiej, żeby autor występował w obronie tych książek sam. No jeżeli tego nie potrafi, to może też nie powinien być autorem. To też się trzeba zastanowić nad tym. Może ktoś lansuje jakieś treści, po czym jego aktywność ogranicza się do złożenia tych treści w okładkach, a potem już nic, no to może się trzeba zastanowić, czy on powinien być autorem. Osobną sprawą pozostaje kwestia grafiki i promocji wizualnej książki, o czym ja, proszę Państwa, do znudzenia opowiadam i co zawsze podkreślam, jak to jest ważne. Jestem chyba jedyną osobą na rynku, która uważa, że to jest istotne, dlatego że wszyscy pogardzają grafikami, a jednocześnie chcą z tytułu, że grafika w ogóle istnieje, czerpać jakieś korzyści, to znaczy organizują konkursy na jakieś najlepsze grafiki, wskazują najgorsze grafiki jako te najlepsze. Wczoraj rozmawiałem z Tomkiem Bereźnickim, który powiedział, że już robiłem dobre książki z dobrymi grafikami, słabe książki z dobrymi grafikami, to teraz czas, że dobre książki ze słabymi grafikami, to teraz czas, żebym zrobił dobrą książkę, zrobił słabą książkę ze słabą grafiką. Ja tego nie zrobię, także z obawy, że ona się może sprzedać. Bo może być i tak, ponieważ ludzie, którzy operują na rynku, zaniżają cenę, zaniżają jakość, doprowadzili ludzi do takiego stanu, że oni po prostu działają w myśl zasady. Co prawda nasza książka jest słaba, ale za to ma bardzo złą okładkę i ten mechanizm przyciąga uwagę wszystkich. No to jest bezbożne, bym powiedział. Bezbożne. I to jest krok w stronę jawnego satanizmu. Tak nie będziemy robić, proszę Państwa. Więc to wszystko, o czym tutaj teraz powiedziałem przed sekundą, to jest anegdota i żart. Więc pozostajemy przy czym staliśmy do tej pory, czyli przy jakości, promocji wszelkimi dostępnymi sposobami, wyszukiwaniem tematów i autorów, którzy są bezwzględnie ciekawi, którzy mówią o sprawach niekoniunkturalnych, w taki sposób, w jakiś sposób rozumie się koniunkturę. A jak się rozumie koniunkturę? Że trzeba maksymalnie spłaszczyć temat, sklepać go na naleśnik, a potem podawać, rzucać po kawałku jak kaczką. Tak? To może coś z tego, może któraś zniesie jajko. Tak? Tak wygląda koniunkturalizm. No to nie jest koniunkturalizm, tylko idiotyzm jakiś. Tak? No, koniunktura to jest coś, co ma nam przynieść wielkie zyski. Wielkie zyski, a nie, że ktoś nam da wielkie pieniądze, a my go zamienimy na placek rzucany kaczką na podwórku. Te pieniądze, tak? Zamienimy. No, to są absurdy. Dobrze jest, proszę Państwa, myśląc o książkach, myśląc w ogóle o rzeczach, zacząć od takiej spójności pojęć. Ja w którymś z tekstów napisałem, że
Historia sztuki, jak ją zaczynamy studiować, zaczyna się od architektury sakralnej Bliskiego Wschodu chrześcijańskiej i od malarstwa katakumbowego, a potem kończy się na jawnym satanizmie, którego symbolem jest czarny kwadrat Malewicza, prezentowany tak jak ikona w kącie pomieszczenia w prawosławnym domu. To jest jeden absurd pojęciowy, którego nikt nie widzi, albo jeżeli ktoś widzi, to skrzętnie ukrywa i uważa, że nic się nie dzieje. No więc to jest fałszywa metodologia, na najbardziej takim ogólnym poziomie zafałszowana. Druga kwestia jest taka, że mamy do czynienia ze sztuką, która jest obszarem kreacji, a wszyscy pieprzą o ewolucji. To jest skandal jeszcze gorszy, tak? Czyli mamy wykłady kursowe, gdzie nam się wmawia, że jedno wynika z drugiego. No nic nie wynika z niczego. To są niezgodności, niespójności wewnętrzne, które prowadzą do potężnych złudzeń, katastrof, kuszenia i jakichś obłędów, bo to tym się zakończy. Czym się zakończy nasza działalność, tego jeszcze nie wiemy, natomiast ja przypuszczam, że da nam wiele satysfakcji. Znacznie więcej niż to, o czym tu przed chwilą powiedziałem. Dobra, proszę Państwa, na tym kończymy, żeby nie przynudzać i nie przedłużać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.